Pani Aniu, znajdujemy się w jednej z warszawskich klinik. Proszę powiedzieć, co to jest za klinika, w czym ona specjalizuje się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Moja klinika nazywa się OCPC. Jest to Ogólnopolskie Centrum Psychoterapii i Coachingu. Jest to moje dziecko, które otworzyłam 2 lata temu. Klinika specjalizuje się w pomocy ludziom, którzy chcą pomóc sobie w różnego rodzaju problemach natury psychologicznej, ale też i chcą się rozwijać w kierunku lepszego postrzegania świata, postrzegania siebie, którzy chcą leczyć się z różnego rodzaju traum i chcą się rozwijać. Czym jest w ogóle psychoterapia? Psychoterapia, o psychoterapii można mówić wiele, ale krótko rzecz ujmując, jest to pomoc. Jest to pomoc odzyskania dobrej relacji z samym sobą. Jest to pokazanie drugiej osobie, że właściwie cały potencjał, który może wykorzystać do życia w tak zmieniających się czasach, w tak czasami trudnych okolicznościach, może tak naprawdę uzyskać sam od siebie. Psychoterapia to poszerzenie samoświadomości. Poszerzenie samoświadomości, aby odkryć swój potencjał, z którym moim zdaniem, jak wielu specjalistów też podziela mój pogląd, każdy rodzi się. Każdy człowiek ma już na wstępie siłę do tego, żeby żyć w tym świecie, nierzadko trudnym, rozwijać się, ale też być szczęśliwym. Jeżeli ktoś czuje jakiś niedosyt bądź zmaga się z różnego rodzaju problemami, to nie dlatego, że czegoś mu brakuje, tylko dlatego, że nie dotarł jeszcze do tego potencjału. Ja jako psychoterapeuta lub moi koledzy pomagamy człowiekowi odnaleźć drogę do samego siebie i skorzystać z narzędzi, które tak naprawdę dała nam natura, a jeżeli czegoś mi brakuje, to mogę też sobie to wypracować poprzez właśnie proces terapeutyczny. Czy obecnie właśnie tematyka zagadnienia psychoterapii jest tematem aktualnym? Czy osoby, które przed tym uważały, że chodzenie do psychologa lub na przykład do psychoterapeuty jest czymś takim wstydliwym, krępującym, czy obecnie na przykład ta tematyka jest dość aktualna i pacjenci chętnie przychodzą i chętnie korzystają czy to z psychoterapii, czy z samego coachingu? Na pewno muszę przyznać, że ta druga wersja coraz częściej już gości w umysłach ludzi, społeczeństwa. I to mnie bardzo cieszy. Wręcz nawet mogłabym powiedzieć, że następuje swego rodzaju moda na wyciśnięcie czegoś więcej niż daje nam szkoła, niż daje nam kultura, co też jest cudowne. Ale okazuje się, że jest taka forma pracy nad sobą, która pomaga nam zwiększyć użytkowanie, zwiększyć działanie poprzez wgłąb i pracę nad sobą, poprzez poszerzanie samoświadomości. I rzeczywiście zauważam, szczególnie w pokoleniu milenialsów, szczególnie w tych nowych pokoleniach, zupełnie inne podejście. Czyli, że nie jest to koniecznie niezbędna forma wydostania się z jakichś już naprawdę najgorszych tarapatów bądź w przypadku jakichś strasznych zaburzeń. Więc przychodzą, bo wiedzą, że to pomaga. Niestety zdarza się i jest jeszcze grupa ludzi, czy zdarzają się też takie opinie, że psychoterapia jest, muszę to powiedzieć, dla świrów, dla osób, które nie poradziły sobie z życiem, dla osób wykluczonych. To jest nieprawda. Owszem, w tych przypadkach psychoterapia
też może bardzo pomóc, a nawet powiedziałabym inaczej. Nie psychoterapia, tylko człowiek może sobie poprzez pracę na psychoterapii pomóc, ale nie jest to tylko dla osób już skrajnie zmęczonych życiem, skrajnie wyczerpanych i z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Jest to forma też rozwoju dla każdego z nas. Obecnie trwa pandemia COVID-19 i społeczeństwo coraz bardziej popada w różnego rodzaju uzależnienia. W jaki sposób dana osoba jest w stanie rozróżnić, że faktycznie ma problem z pewnym uzależnieniem? I jakiego rodzaju są uzależnienia? Tak, też to zauważam, jak również no, czytamy o tym w wielu gazetach, w wielu doniesieniach, że rzeczywiście następuje pewnego rodzaju wysyp problemów związanych z uzależnieniem. Uzależnienie można rozpatrywać z różnych perspektyw. Ja powiem o jednej, którą jakoś najbardziej widzę, jakoś najbardziej ona dociera do odbiorców, czym jest uzależnienie. Uzależnienie to jest ucieczka. I to jest najłatwiej jakby wziąć jako taką perspektywę, czy już mam problem, czy nie mam problemu. Jeżeli się w tym jeszcze odnajduję, jeżeli to mi nie zaburza innych form funkcjonowania, jeżeli to mi nie kładzie się cieniem na moją pracę zawodową, na relacje z ludźmi, z rodziną, na mój stosunek do samego siebie, czyli wykonuję równomiernie swoje role społeczne, swoje obowiązki, to raczej nie mówimy o tym, że jest to już uzależnienie. Ale jeżeli traktuję pewne formy zachowań bądź używanie różnego rodzaju substancji od dłuższego czasu w sposób ucieczkowy do odcięcia się, do takiego zapomnienia, i przynosi mi to więcej już szkód niż zysków, kiedy zaczynam zauważać, że nie mogę się odnaleźć, kiedy nie używam danej substancji bądź nie zrobię jakiejś czynności, kiedy zaczynam mieć z tego powodu wyrzuty sumienia, a co najważniejsze, w ogóle zaczynam myśleć o tym, czy to już jest nie to, to znaczy, że już jest coś na rzeczy. Jeżeli zaczynam życie podporządkowywać pod tą właśnie to zachowanie bądź pod tą substancję, zaczynam układać sobie właściwie swoją przestrzeń życiową pod to, to znaczy, że zaczynam mieć z tym problem. Czy sami jesteśmy w stanie właśnie powrócić do tej normalności, do tej rzeczywistości, czy jednak tutaj potrzebujemy wsparcia innych osób, którzy nam uświadomią? Tak jak pan wspomniał, że czasami się tak zaplątujemy i jakoś tam nie potrafimy sami sobie poradzić, kiedy już tak zabrniemy w jakiś takie koło uzależnienia. No, każdy człowiek ma potencjał siły, jakiś instynkt samozachowawczy. Też nie powiedziałabym, że tak zupełnie nie można sobie samemu pomóc. Niestety jednak zależy od do jakiego momentu dojdziemy w tym uciekaniu od siebie. Może to być możemy być w takim momencie, gdzie już niestety, ale ten poziom poznawczy, czyli myślenie na temat życia, na temat siebie, zabrnął pod wpływem używania bądź powtarzania jakichś rzeczy do takiego momentu, gdzie myśli, uczucia i cały system psychologiczny człowieka już niekoniecznie działa na rzecz jego samego i na temat jego dobrego życia, tylko na temat kontynuowania zachowań uzależnionych. Czyli trochę poprzez niezauważenie, gdzie jest ta granica, przechodząc już na tą drugą stronę braku kontroli, co nie jest oczywiste, dlatego że jak mówię, poznawczo zaczynamy sobie tłumaczyć ten stan,
możemy przestać kierować się swoim zdrowiem, swoim życiem, instynktem samozachowawczym. Ten instynkt zaczyna być coraz bardziej zepchnięty gdzieś na spód naszej psychiki, a nasze psychiczne funkcjonowanie zaczyna działać na użytek uzależnienia. Czyli zaczynam sobie tłumaczyć, jakby mi lepiej było, żeby lepiej mi się piło, jakby mi lepiej było, żeby mi się lepiej oglądało, co robić, żeby zrobić to, żeby było fajniej, co niestety nie przekłada się na wyjście z problemów, tylko tak naprawdę na chwilę zatrzymanie tych problemów, a po jakimś czasie te problemy i tak wracają ze zdwojoną siłą i tak będę musiał się nimi w którymś momencie zająć. Tak naprawdę trzeba to sobie powiedzieć wyraźnie, że każda ucieczka jest hodowaniem problemów i tak naprawdę stwarzaniem przestrzeni, żeby one jeszcze bardziej się rozwijały. Czyli tak naprawdę my powinniśmy sobie stawić czoło, jeżeli chodzi o te problemy, które tutaj mamy, aby jednak móc ponownie przekroczyć tą granicę, powracając do naszego poprzedniego życia, kiedy nie mieliśmy tak naprawdę tego uzależnienia. A proszę powiedzieć, przed chwilą odbył się pani wykład w formie online. Skąd taki pomysł, aby jednak w czasie pandemii COVID-19 móc prowadzić wykłady w formie ogólnodostępnej w postaci online? To bardzo ważne pytanie i jakoś tak od razu się uśmiecham, bo nawet chciałam o tym opowiedzieć, że dla mnie jako psychoterapeuty wykonującego zawód też i z powołania i z jakiegoś lubienia ludzi i pokazywania im nowych dróg, ważne jest bardzo, żeby być spójnym, żeby być prawdziwym, autentycznym w tym, co robię i co oferuję moim pacjentom, moim klientom. Dlatego w momencie, kiedy sama też jako specjalista znalazłam się w nowej rzeczywistości, postępowałam tak, jak mówię moim pacjentom, czyli może po chwilowym jakimś lekkim spadku nastroju, że trzeba się przeformułowywać i trochę zmienić zakres drogi docierania do klientów, pomyślałam sobie, że będę to robić trochę inaczej, na przykład przez to, co nam oferują nasze czasy, że nie muszę zostawiać też moich pacjentów, którzy czekają na pomoc z mojej strony, ale też mogę dotrzeć do szerszej widowni odbiorców, żeby powiedzieć im, co robić. Trzeba zawsze patrzeć na plusy. Ja jestem zdania, że zawsze widzę szklankę w połowie pełną i zawsze widzę, co można wykorzystać, nawet wydawałoby się z bardzo trudnej sytuacji. Dlatego postanowiłam też nagrywać takie właśnie informacje, takie wywiady, które mogą pomóc ludziom. Chcę się dzielić swoją wiedzą. Nie mogę nie zapytać, w jaki sposób funkcjonuje Państwa klinika? Przede wszystkim chodzi mi tutaj w czasie pandemii, w jakich godzinach i dniach tygodnia? Pracujemy od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21. Przyjmują tu 4 psychoterapeutki razem ze mną. Prowadzimy terapię indywidualną, prowadzimy interwencje kryzysowe, przyjmujemy też pary małżeńskie, których też przybyło, bo jak ostatnio też donoszą różnego rodzaju media, że no jednak na tej przestrzeni też są problemy, że gdzieś tam ludzie w związkach mieszkając ze sobą, no jednak wychodzą różnego rodzaju konflikty i potrzebują pomocy. Jak również oferujemy różnego rodzaju warsztaty, czyli takie krótkie formy bardzo intensywnej pracy nad sobą, nad osobowością, ale też bardzo ważną częścią pracy naszej kliniki, która jest takim moim konikiem i bardzo lubię
tą formę psychoterapii, jest psychoterapia grupowa. Psychoterapia grupowa, która stwarza może nie więcej, bo każda terapia jest na swój sposób fantastyczną formą pomocy i rozwoju, jednakże daje takie warunki troszkę z innej strony poznania się, no bo poprzez też kontakt z innymi uczestnikami grupy terapeutycznej. Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście zmieniło się, bo musiało się zmienić docieranie do pacjentów. Jeżeli chodzi o formę terapii indywidualnej, rzeczywiście bardzo rozszerzyły się nasze możliwości, jeżeli chodzi o docieranie do pacjentów w różnych, przeróżnych miejscach, nie tylko Polski, ale też i świata. No, okazało się, że można się za pomocą różnego rodzaju łączy, bo mamy na rynku w tej chwili bardzo dużo tych możliwości, sama to odkrywam i dzięki mojej pracy mogę się uczyć. Może powiem coś przewrotnego, ale też dzięki tej sytuacji na świecie, która wybuchła, że niejako musiałam, ale dzięki temu jestem wdzięczna, że nauczyłam się obsługiwać kilka form kontaktów internetowych i w ten sposób łączę się w tej chwili z pacjentami i ze Stanów Zjednoczonych, i z Wielkiej Brytanii, ale też i z Ukrainy, więc na pewno ta forma została dodana i bardziej wyspecjalizowana i rozszerzona. Okazało się, że to jest bardzo dobra forma też kontaktu i nieprzerywania terapii, bo na przykład ktoś był w jakimś cyklu terapii, spotkań indywidualnej, no ale na przykład mieliśmy lockdown i nie mogliśmy się spotykać, więc okazało się, że możemy to po prostu kontynuować poprzez spotkania online. No też rozszerzyło się to do takiej formy, że nawet jak ktoś wyjeżdża, to może dalej jednak nie przerywać procesu terapeutycznego. No, następną innowacją, ale też i takim dodatkiem, jaki dzięki pandemii, mówię przewrotnie, ale taka jest prawda, mamy, zaczęła u nas funkcjonować forma terapii grupowej hybrydowa. Czyli nie tylko z uczestnikami na żywo, nie tylko jak w pierwszej części pandemii, że przeszliśmy wtedy tylko online, ale hybrydowo. Czyli jest część osób dozwolona na sali i część osób na telebimie. I łączymy się po prostu wspólnie poprzez te dwie formy bytności, co powiem szczerze, że daje znowu nowe możliwości, bo ktoś może uczestniczyć nawet jak jest na wyjeździe służbowym. A proszę jeszcze powiedzieć, jakie to są grupy DDA i DDD? Są to tak zwane grupy tematyczne, gdzie pracuje się nad konkretnym tematem, który cały czas funkcjonuje w ludziach, którzy podobni są poprzez wychowywanie się w podobnych rodzinach. Swego czasu dawniej te grupy właściwie były sprowadzone tylko do DDA. W tej chwili się je łączy. Dlaczego? Dlatego, że czy człowiek jest DDA, czy DDD, czy ma syndrom cech właśnie związanych z DDA, w tej chwili rozwinę, co to jest DDA, to są dorosłe dzieci alkoholików, czyli osoby, które wychowywały się w systemie, gdzie jeden bądź dwoje rodziców, albo jeszcze więcej rodziny, było poza kontrolą, czyli było uzależnionych od alkoholu czy innych środków zmieniających nastrój. Natomiast w tej chwili nauka też psychologii poszła do przodu, też psychoterapia i o ile ta forma może się różnić, jednakże podstawowym problemem tych ludzi nie tyle był sam alkohol, choć też, i tego nie neguję, jednakże najbardziej niedojrzałość systemu rodzinnego, poprzez co, że dzieci musiały niestety parentyfikować się, to jest taki nowy zwrot, czyli przejmować rolę dorosłych, niestety ich
potrzeby nie były zaspokajane tak, jak powinny być, żeby mogły wzrastać, rozwijając swój potencjał. W tym momencie bardzo często te osoby są niejako bardzo zaradne, zawodowo często bardzo wyrabiające się, często podziwiane przez innych, a w środku dalej są tymi małymi, przestraszonymi dziećmi, które mimo nie wiem jakich osiągnięć cały czas czują się małe, niepotrzebne, jak to jedna z moich pacjentek określa, paproszkiem. Ta forma terapii, grupa DDA, DDD, pomaga uczestnikom zobaczyć, że po pierwsze nie są sami, a to jest bardzo ważny i cenny zasób, który daje psychoterapia, bo często osoby przed przystąpieniem do terapii myślą, że to tylko oni, że to tylko oni tak mają, że są tylko oni tak pokiereszowani i pogubieni. I nagle się okazuje, że nie jestem sam i że to nie jest tak, że się taki urodziłem, tylko że to, w jakich warunkach się wychowałem, to wpłynęło na mnie tak i tak. Jeżeli nie urodziłem się taki, tylko to spowodowały warunki, to znaczy, że też mogę to zmienić. No i terapia pomaga uporać się z tą przeszłością i ze schematami, które ci ludzie powtarzają w pracy, w relacjach, w swoich rodzinach, w relacjach ze swoimi dziećmi, a co najgorsze, w relacji z samym sobą. Czyli z jednej strony cierpieli w związku z zaniedbywaniami przez rodziców, w związku z krytyką rodziców, odrzucaniem przez rodziców, a z drugiej strony robią w tej chwili to samo do siebie, niestety też i do swoich dzieci. Czyli idea psychoterapii DDA, DDD jest taka, jeżeli nie chcesz powtarzać tego, co miałeś w swoim dzieciństwie od swoich bliskich, których się nie wybiera, to przyjdź i zatrzymaj to i naucz się, jak postępować inaczej.